Jerzy. Osiem, Junker Adaś. Jerzy. Dziewiąty, Jurkiewicz Marek. Jerzy. Słuchajcie, dziesiąty to był ten trzeci z myślą. No wygrał, bo ty też masz napisać. Siedemnasty, piąty, Gandrzej. Ale wyjdziesz i równą masz. Pójdziesz do punkta. Dwanaście, Leska Basia, nie żyje. 13, Norman Górka. 14, Nowakowski, Jan pisze 24 maja. Powstałeś! Jak jest? Krok, jak wyjść. 16, Różański, Tadek. Jest. 17, Rudnika. 18, Suszkiewicz, Lila. A ja jestem Lila. Ale to już będę pisać. 19, Ryszard. Nie żyje. 21, Szymańska, Barbara. Obecna. Szymańska, Ewa. Szymańska, Ewa, nie śpi. Zadajemy sobie. Nie ma. Nauczycielka wychodzi. Izebrecki, Jerzy. A teraz słuchajcie. Ja mam taką prośbę, że pani prezydent pozwoli, że mnie oficjalnie. Bardzo proszę. No, ja pierwsza. Historię miał Łukasz. Język polski, Kołczyńca. Francuski, Stawarz. Nie, tak. O Polsce. Z kim? A z kim? Z Łukaszczykiem. Czy z Kleniewskim? Nie. Ale Kleniewski. O Jezu, słuchajcie. Brrr, filozofii. To nie co mieliśmy? Polski, matematyka, historia, francuski, WF Dziewczyn. Dziewczyny, jak się nazywała ta WF-ica, która miała z nami? WF. Nie. Ży. Ewa Żabińska. Pamiętacie taka blondynka? Nie, panie. A z kim wam Będzie to miejsce w bibliotece. Honorowo można było zobaczyć. Serdecznie dziękuję. A jeszcze jedno wam dzisiaj powiem. Tak. Wstańcie. Pan profesor siedzi. Panie profesor dzisiaj odchodził jubileusz. Proszę się pochwalić, panie profesor. 55 lat temu rozpoczęłam pracę w liceum w Lubawie. Miałam wtedy 23 lata. A szkoła, kończył, budynek szkoły kończył się chyba na tej ścianie. Tak, na tej ścianie.
przechował w czasie okupacji sztandar szkoły i człowiek, który miał ogromny szacunek wśród uczniów, nauczycieli i zwierzchności pedagogicznej. Jak przyjeżdżał wizytator z kuratorium, to chodził się witać do pana Kwiatkowskiego. To byli starsi państwo. Pani Kwiatkowska w białym fartuszku na dużej przerwie wnosiła do pokoju nauczycielskiego kawki, a dla mnie herbatkę, bo ja nie piłam kawy z mlekiem nigdy w życiu. U państwa Kwiatkowskich były wszystkie, bo kiedyś matura trwała od 8 rano do 9 wieczór, bo jednego dnia szła cała seria. U państwa Kwiatkowskich były przyjęcia. Pani Kwiatkowska pięknie nakrywała stół i dyskretnie wycofywali się i cała ta zwierzchność, która przyjechała na maturę, wszyscy byli tam przyjmowani i to było w parterach. I nikt sobie nie poczytywał tego za coś niestosownego. Było elegancko, byli to dwoje starsi państwo. Rabatki przed szkołą były zawsze wypielone, podlane wieczorem. To byli tak sumienni ludzie. A jak uczeń szedł na maturę nieogolony, to pan Kwiatkowski zabierał go do siebie i mówił, najpierw się ogolisz, a potem wejdziesz, bo się nie godzi. No i to był naprawdę, to byli cudowni ludzie. Myśmy byli młodzi i myśmy nie mieli takiego posłuchu wśród młodzieży, jak właśnie pan Kwiatkowski. To jest cała legenda szkoły. I była taka pani Birken sprzątająca, która tu na vis-a-vis szkoły mieszkała. A jak przychodziły matki na wywiadówki, co zawsze podkreślałam z kimkolwiek w rozmowie, to matki pytały, szczególnie matki, które były z terenu, ze wsi, to pytały, no dobrze się uczy, a czy jest grzeczna, czy jest grzeczny, czy szanuje ludzi. Więc mnie jako młodą osobę to budowało niesamowicie. Lubawa nie była taka piękna jak dzisiaj. Przepraszam, panie profesor, będziemy potem wspominać, a teraz 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam, 100 Samoobsługa, bo ja